Witamy Was z ogromną radością. To już kolejna edycja naszej Małej Maryi i spotykamy się dzisiaj, w sobotę, aby zatrzymać się razem z Maryją, patrząc na nasze serce. Dzisiaj w psalmie śpiewaliśmy wszyscy refren: okaż swym sługom pogodne oblicze. A w Ewangelii słuchaliśmy słów: w tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać pewien obrazek. To jest chyba ten moment. Rozradował się Jezus w Duchu Świętym. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest to bardzo rzadki wizerunek Pana Jezusa. I dzisiaj chciałabym, abyśmy dotknęli tej prawdy, że jest to rzadki widok nas. Rozradowanych, pogodnych. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze, to jest też zachęta do tego, abyśmy my, nasze pogodne oblicze, okazywali tym, z którymi mieszkamy, z którymi się spotykamy, z którymi pracujemy. Przyjrzyj się dzisiaj, czy nie potrzebujesz jakichś kół ratunkowych do tego, żeby chwycić cały ten październik razem z Małą Maryją i zawalczyć o pogodne oblicze. O to, aby wyglądać jak On. Nietypowy, rzadki widok na obrazkach. A jaki jest Twój widok, Twojej twarzy? Ja powiem Wam, że mam takie trzy moje koła ratunkowe. Zachwyt, optymizm i nadzieja. I czasem jak wstaję, jestem zmęczona, to mówię, któreś muszę sięgnąć. I na przykład jak jestem bardzo zmęczona, to sięgam po nadzieję i ja wierzę temu kołu. Jezus mi pomoże. Optymizm, zapał. Pomyśl, jakie jest Twoje koło ratunkowe i poproś Małą Maryję, aby pomogła Ci odkryć, co lub kto, a może jakieś słowo jest pomocą dla Ciebie, abyś miał pogodne oblicze. Tego sobie życzmy i tacy bądźmy, tacy wejdźmy z Małą Maryją w październik. I teraz pomodlimy się razem o to, prosząc ją, aby dała nam łaskę przemieniania świata przez uśmiech, przez zapał, przez nadzieję, chwytając koła ratunkowe od niej i od Jezusa. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chcę Was zachęcić jeszcze dzisiaj, abyście obejrzeli teledysk Nadzieja, który może stać się kołem ratunkowym, ponieważ jest zrobiony z prac dzieci. Jak dzieci widzą nadzieję w Chrystusie? Zachęcam, link macie pod spodem. Niech nadzieja Chrystusa nas prowadzi. Chwyćcie ją mocno. Do zobaczenia.